Cześć Olek, mieszkasz teraz w Warszawie? Cześć, tak. Niedawno kupiłem tu mieszkanie. Super, a jakie? Mieszkanie jest duże. Jest salon, sypialnia, kuchnia, łazienka, garderoba. 2 pokoje i garderoba. To rzeczywiście wygodne. A balkon? Nie mam balkonu, ale mam piękny taras. Masz taras? To mieszkasz na ostatnim piętrze? Tak, to prawda. Mieszkam na 6. piętrze. Ty też masz mieszkanie w Warszawie? Ja wynajmuję kawalerkę. Moja sypialnia, salon i jadalnia to niestety 1 pokój. Dlaczego niestety? Nie trzeba dużo sprzątać. Ale mam mało miejsca i duży bałagan. A na którym piętrze mieszkasz? Mieszkam na parterze. Zapraszam. Świetnie. Chętnie przyjdę. Uwielbiam moje nowe mieszkanie. Sam kupiłem wszystkie meble. W kuchni codziennie jem śniadanie. Dlatego jest tam lodówka, kuchenka, stół i krzesło. W sypialni jest łóżko, szafa i mała lampa. W salonie lubię odpoczywać, więc jest tam kanapa, fotel i wiszą 2 obrazy. Muszę kupić jeszcze telewizor i dywan. W gabinecie codziennie pracuję. Dlatego jest tam dużo mebli. Jest biurko i krzesło, komputer, fotel i mały stolik. Jest też komoda i półka na książki. W łazience teraz jest tylko wanna, ale chcę mieć też prysznic i duże lustro. Mam też duży balkon, gdzie stoją kwiaty i rower. Wcześniej wynajmowałem pokój przy rodzinie. Pokój był mały, ale był w centrum. No i właściciele mieli fajną córkę, Ewę. Teraz mam 3 pokoje, a Ewa jest moją żoną.